Hej, hej, hello, to ja, wasza cudowna, niezastąpiona Kazimiera. Mam dzisiaj bardzo dobry humor, a to dlatego, że nasz dzisiejszy temat będzie bardzo czuły i delikatny, a mianowicie będziemy rozmawiać o ptaszkach. Otrzymuję mnóstwo maili, mnóstwo zapytań. Droga Kazimiero, jak twoje życie? Jak radziłaś sobie z mężczyznami? I nie tylko. A mianowicie, moje drogie, jak patrzę na tego ptaszynę, to aż mi ślina cieknie. Przypominają mi się młode czasy, jak to się było panną i każdego ptaszynę, takiego nawet bardzo dzikiego, jak ten ptaszyna, chociaż on jest nie do końca taki dziki, okiełznywało się za pstryknięciem jednego palca. Moje drogie, otrzymałam od Jessiki z Radomia pierwsze pytanie. Powiedziała, że pierwsze, bo będzie wysyłać następne. Jessica, pozdrawiam bardzo serdecznie. Jak dziewczyna, która jeszcze ma wianuszek na głowie i nie zaznała ptasiego uskrzydlenia, może okiełznać właśnie takie dzikie ptactwo? Moje drogie, a mianowicie, uważajcie na ptaki egzotyczne typu papugi, typu pelikany, słuchajcie, bo to są takie ptaszyny, one tak głęboko dziobią. Pamiętam z młodości. Nieraz się miało do czynienia. A mianowicie, poczekajcie, bo się nie mogę skupić, bo się rozkojarzyłam na tą cytrynką, tak egzotyczną. Ptaszyny egzotyczne. No nie. Absolutnie dziewuszki z Polski, nie łapcie się za egzotyczne ptactwo, ponieważ ono potrafi bardzo nieładnie, bardzo nieestetycznie głęboko kąsać. Dzisiaj przedstawiam wam ptaszynę, która jest w miarę europejska. Rozmiar, jak widzicie. Jessica, patrz. Na rozmiar, jak rozłożysz sobie dwa palce. O! Właśnie posadził klocuszka. Nie wyrobił na zakręcie. Właśnie dziewuchy, jak ptak kapnie w momencie, kiedy tego się nie spodziewacie, niestety musicie opuścić lokal, ponieważ ten ptak nie kontroluje sytuacji. Ten ptak nie kontroluje sytuacji. Mierzymy. Mniej więcej taki rozmiar. Europejski. No i cóż, jak widzimy takiego ptaszynę, to jest akurat mój ptak, nazywa się Kazimierz. Tak się nazywał mój pierwszy chłopak ze szkoły. Skończyłam 7 klas. Jestem bardzo z tego dumna. I teraz próbujemy okiełznać ptaszynę. A! Dziobie! Kazimierz! Jeżeli ptaszyna odmówi posłuszeństwa i odleci, to znaczy, że przeznaczone są wam ptaki egzotyczne. Kocham was, całuję i trzymajcie się ciepło. Uważajcie na dzikie ptactwo, które krąży wokół nas. Kocham was. Akcja. Witajcie, moi kochane dzieci. Witajcie, moi kochane dzieci, tu wasza ukochana.